Jeszcze sobie wzorka jedne i możemy przejść do rzeczy. Zdróweczko. No, także się ma, Czubaka z tej strony. Wiele osób tam już mi nudziło, jaki kolor będę miał kreka w tym roku. Więc poszłem, jak widać, w Kałmuka. Mamy tutaj Furiusa w SC, złożonego na kołach 26. No i dobra, polećmy po kolei bike check, czyli co jest 5 i do czego to służy i dlaczego ustawienia, które jak działają. Więc po kolei lecimy jeszcze raz. Rama jest to Kałmuk Furious SK na damperze RockShox Super Deluxe z komorą Magnec, żeby uzyskać bardziej liniową charakterystykę pracy. Jednak nie mowa tu jest o czułości pracy. Zależało mi na ustawieniu charakterystyki, która jest twarda na całej długości skoku, który używam, ponieważ nie lubię tego momentu, kiedy zapada się zawias i rower się staje taki flexi. Nie jest to zbyt fajne uczucie. Jeśli chodzi o przednie zawieszenie, stale używam Mocarzoni 58. Jedyny upgrade, jaki trzeba było tutaj zrobić, jest to tłumik Olinsa, z racji, że te oryginalne gripy no nie są zbyt dobre i w sezon idzie załatwić 2-3 sztuki, także się nadają do śmieci. A to jest całkiem spoko rozwiązanie. Kokpit. No to kokpit bardzo fajny, sztywny, dobry. Używam mostka Chromag BZA na 35 mm, jest to długość 50. Kieras wniosłem 25 Chromag OSX. No i nowość w tym roku, którą też musiałem dołączyć właśnie do rowerku, są to hamulce Magura MT7. Bardzo fajne, jeszcze dłużej na nich nie miałem okazji jeździć, ale pierwsze odczucie jest takie, jak lubię, czyli ten hamulec jest mocno zero-jedynkowy, da się hamować jednym palcem i jest kompletny nadmiar siły, który mi wystarcza. Za chwilę pokażę wam jeszcze zacisk, jak to kozacko wygląda, są nam klocki osobne. Ale jeszcze jedną ciekawą rzecz wam pokażę. Wiele osób ma problemy z gripami, jakie dobrać, czy są to gripy z obejmą, czy gripy nakładane dirtowe. W Chromagu udało się znaleźć taki złoty środek. Mamy grip nabijany dirtowy i są tutaj takie rowki zrobione i kieszonki, że możemy na gripie zawinąć drut i zagiąć go, przez co nie jest dotkliwy dla dłoni, nie boli to. A grip jest stary, miękki, tak jak BMX-owy i nie kręci się, ponieważ działa to jak obejma. Bardzo fajne rozwiązanie, a zarazem lekkie i wygodne. Siodło, tak jak zawsze używałem, Chromag Overtour czarny, podobno dość ciężko dostępny ostatnio, ale jednak sztuka się ostała, więc mogę dalej mieć takie piękne cudeńko. Sztyca Thompson Elite, jak dobrze pamiętam, mocno skrócona, tutaj nie ma wiele miejsca, ale też bardzo ładnie wykonana z jednego kawałka, fajna. Fajna biżuteria. A, przechodzimy dalej. Napęd, czyli korba Truvatic Descendant 165, bo jednak im krótsze do latania, jest to lepsze. Zębatka Aluger polskiej produkcji, bardzo ładnie wykonana. 34 zęby w narrow. Łańcuch mamy w jakimś kolorze obrzyganym. Przede wszystkim tani, więc to było główne. Łańcuch się często zmienia, także ja nie przywiązuję do tego uwagi, czy to jest jakiś fancy łańcuch sramowy, KMC, czy coś innego. Kupuję po prostu tani, relatywny, zużywam, wywalam, zakładam nowy. Tak to powinno działać. Pedały, Chromag Contact. Zawsze byłem zwolennikiem plastiku, no i nadeszła taka chwila, założyłem aluminiowe Chromagi. No i poczułem różnicę, za co się płaci, jak to działa. Naprawdę petarda, waga plastiku, a przyczepność jest o tyle dobra, że noga się wpina, ale jak potrzebuję, to ją potrafię zrzucić w każdym momencie i nie ma takiego nadmiernego gripu. No, jest to na razie bardzo fajne rozwiązanie. No i też łatwo zauważyć, że u mnie w rowerze nigdy nie było przerzutek. Stąd ciągle jedno i to samo, czyli SB1 G3.
bardzo mocne sprzęgło, tutaj możliwość regulacji całości. Działa to dość konkretnie. No, fajne rozwiązanie. Zakłada się do roweru i działa. Do tego mamy jeszcze taki specjalny cage, który można zauważyć. Zębatka jest poziomowana przez dwa takie lockringi, dokręcana z boku jak normalna kaseta, przez co nie ma możliwości w ogóle wypaść w żadną stronę. Dobra, przejdźmy na drugą stronę. W ogóle to już dochodzimy praktycznie do końca, czyli koła, takie detale. Jak miałem wspomnieć, magurki, zacisk, no kawał biżuterii, też bardzo ładnie wykonane. Mamy, to jest zacisk MT7, bardzo podobny jak w zacisku MT5. Różni się ten hamulec głównie klamką, jednak tu mamy fajnie wyizolowane dwa klocki na każdy tłok, czyli nie jak normalnie, załóżmy w hamulcach SRAMa, że na cztery tłoki są dwa hamulce. Mamy osobny, jeden tłok zaciskający, jeden hamulec, działa. Siła naprawdę kozacka, można się to fajnie ustawić pod siebie i działa. No, prosty hamulec, proste działanie. Dalej co mamy? Koła Novatek Demon, 26 cali, upgrade został zrobiony na 120 punktów zaczepu z tyłu. Wiele osób pyta, jaką mam piastę, no to odpowiadam, sraką, jest to najlepsza odpowiedź. No to działa, nie trzeba drążyć. Opony obecnie mam założone takie mocno uterenowione, trochę cięższe niż używam na co dzień, czyli Maxis Roller 2 z tyłu i DHF 2,5-3C z przodu. Jednak żeby trochę oderzyć ten rower, są założone dętki. Odpowiednik Tubolito z Schwalba, 66 gram sztuka. No jest to dobry wynik, bo przeciętna taka dętka butylowa, czarna, załóżmy, nie wiem, randomowa z Decathlona, to waży 200-250 gram, a tu mamy 66 gram sztuka. No to jest oszczędność rzędu 70% na jednej dęce, jest to znacznie. Na dwóch kołach już to znacznie czuć, jednak waga rotacyjna jest to ta waga, którą najbardziej odczuwamy w powietrzu, jeśli latamy i robimy jakiekolwiek gięcia. No i teraz jeśli chodzi o specyfikacje, mamy wszystko już wytłumaczone, co jest co w tym rowerze. Więc może przejdźmy do zakresu ustawień. Co jest, jak ustawione i dlaczego? Skoro była już mowa o oponach, dętkach, no to teraz ile mam ciśnienia w kołach? Najczęściej jeżdżę na ciśnieniu 3,5 do 3,8 bara w tylnym kole, żeby ta opona się nie uginała, była sztywna na wybiciach i na lotach. Z przodu pozwalam sobie na delikatnie mniejsze ciśnienie, jest to 3 do 3,5 atmosfery, wtedy jeszcze całkiem spoko się to zachowuje. Damper, tak jak wspominałem, jest to komora Magnek, czyli z powiększonym negatywem, celem uzyskania większej twardości. Producent też przez to zalęca większe wartości ciśnienia, więc jest to nabity max do tej puszki. Max tutaj jest 285. No ale tak naprawdę to ten max został trochę przeze mnie przekroczony, żeby to działało tak jak powinno. Mamy obecnie nabite 330 PSI i cały shimstack w damperze, żeby rebound był odpowiednio wolny do takiego ciśnienia, musiał zostać zmieniony, więc łącznie z dwóch Super Deluxów złożyliśmy jeden shimstack bardzo twardy, który wyrabia pod moją wagę, bo też nie jestem lekki, obecnie ważę 95 kg, jest to dość ciężka waga jak na ridera. W przednim zawieszeniu mam, jeszcze wracając do dampera, to jest to dość proste rozwiązanie, bo mamy reband, mamy kompresję i nic więcej, więc wszystko potrafimy sobie ręką wyregulować. Reband z racji tego, że był shimowany, obecnie jest dwa kliki od końca. Do stokowego ustawienia ciężko mi jest to porównać, ponieważ normalnie były bardzo małe wartości i nawet na maksymalnym było to dość szybkie. Obecnie jest bardzo zmulone. Każde ugięcie wraca dość powoli i jest sztywne. Co tu mamy więcej? Dobra, przechodzimy dalej. Zawieszenie z przodu. Moca żoni. Nabite jest obecnie pod wagę 120 kg, czyli to wychodziło jakoś 130 PSI, 140 PSI w komorze. Wszystkie możliwe tokeny są włożone. Jest skręcony na obu kompresjach w uchylnisie dwa kliknięcia od końca, ponieważ na samym końcu zachował się tak, jakby ten skok był
nie płynny, tylko zaczynał już amortyzator działać skokowo. I obecnie reband jest po szimowaniu tłumika w ognisie i tak samo jest skręcony najwolniej. I to by było chyba tyle z ustawień tego rowera. Co, następnym razem zobaczymy się już, jak jeździmy, zaczynamy sezon. Pozdro.